25 nowych ikon w jej FC24, ikony kobiet, a także nowy system zgrania. A to tylko niektóre z nowych potwierdzonych rzeczy, które zobaczyłem w jej Sports FC24 w Ultimate Team. Cześć, jestem Kuba, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj podsumujemy sobie wszystkie nowości potwierdzone w jej Sports FC24. Zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Zostajemy przy naszym wyzwaniu, tylko dzisiaj troszkę mniejsze, 400 łapek do godziny 24, czyli piątku dzisiejszego dnia, równa się z kolejnym odcinkiem już jutro, który także będzie według mnie dosyć ciekawy. Zostaw także oczywiście subskrypcję oraz jakiś komentarz, a teraz nie przedłużam i przechodzimy do odcinka. A pierwszą rzeczą, którą mamy zobaczyć w jej FC24 w Ultimate Team, są dynamiczne paczki, czyli już tłumacząc, im więcej otworzymy paczek, tym większa mamy szansa na trafienie dobrej karty w naszej paczce, na przykład karty specjalnej. Tutaj mamy na przykład, jeżeli mamy 5% szans na trafienie karty 90+, to po 15 paczkach nie trafimy takiej karty. Jeżeli nie trafimy, to procent wzrośnie, więc to tak naprawdę pokazuje, że teraz będzie większa szansa na trafienie lepszych kart. I dobrze, bo wiemy, że czasami można tych paczek otworzyć mnóstwo i nic nie trafić, a czasami otworzyć jedną i trafić bardzo dobrą kartę. A teraz fajnie, jak będzie to uczciwie po prostu, co też może pokazywać, że po prostu tak było cały czas nawet. Tylko teraz o tym będzie się głośniej mówiło, ale Foodzone to potwierdził jakiś czas temu, kilka innych źródeł to już potwierdzało. No i tak ma to wyglądać z paczkami w jej FC24. Szczerze mówiąc, dla mnie spoko, że to będzie się zwiększało. Zobaczymy, jak to oczywiście także wyjdzie w praniu, aczkolwiek według mnie naprawdę nie ma źle. No i fajnie, że w końcu jakaś taka nowość, bo kiedyś nawet tego podglądu szans nie było, więc zobaczymy, jak teraz to wymyśli. Ale nawet myślę, że już za niedługo to możemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało, bo zawsze EA testuje pod koniec FIFA jakieś nowości. A czy tak będzie teraz, to zobaczymy, aczkolwiek to już ma być w jej FC24. No i kolejną rzeczą jest to, o czym mówiłem kiedyś, że rynku może nie być w jej FC24, aczkolwiek to, co mówi Food Sheriff, to oczywiście rynek pozostanie. Ma on wyglądać troszkę inaczej z tego, co widziałem, aczkolwiek no, te wszystkie podstawowe zamysły będą, czyli będzie można sprzedawać, kupować karty. Dużo mówiło się o tym, że właśnie tego robić nie będzie można i będą tylko niewymienne karty i to, co będziemy mieli w składzie, będzie zależało od tego, co trafimy w paczkach, w SBC i tak dalej, co było według mnie straszną głupotą, bo to troszkę zniszczyłoby realizm gry oraz ciężej byłoby robić jakiś skład, no bo jednak wiemy, że jak mamy jakiegoś upatrzonego piłkarza, to łatwiej go kupić niż trafić w paczce, a wiemy, że te paczki nie zawsze tak oddają, wtedy możliwe, że byłby podkręcony drop, aczkolwiek tego tutaj nie będzie, do tego jeszcze Team Spiriting, czyli o tym, co zaraz będę mówił zaraz, czyli coś takiego, że ten system zgrania także się lekko zmieni, aczkolwiek rynek, jak powiedziałem przed chwilą, w EA FC24 pozostanie, czyli no nie ma co się martwić, Food Sheriff wiemy, że jest jednym z bardziej wiarygodnych, jak nie najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na Twitterze, więc no, rynek oczywiście pozostanie, no i nic nie zostało, tylko się z tego powodu oczywiście cieszyć. I to, co mówiłem przed chwilą, czyli nowy system zgrania, jak można powiedzieć, to jest tak, kapitan drużyny wzmacnia drużynę z niską chemią, czyli z niskim niskim zgraniem o 1 albo o 2, więc jak ktoś ma na przykład 0 zgrania, to będzie o 1, jak ktoś ma 1 ten kwadracik zgrania, to będzie o 2. Także coś takiego mamy jak samotny wilk, czyli coś tutaj jest napisane, jest to jako lone wolf, czyli to mówiłem wam wcześniej, czyli będzie dawało plus 2 albo plus 3 dla graczy, którzy nie mają swoich żadnego zawodnika z innej ligi albo z tego samego kraju, z którego, znaczy z tej samej ligi oraz z tego kraju, z którego sam, oraz ten team spiriting, o którym mówiłem. Czyli wszyscy zawodnicy z tej samej drużyny dostają premię tutaj do także zgrania. I tutaj, co także według mnie najważniejsze, zawodnicy będą wchodzili z ławki z pełnym zgraniem, bo wiemy, że to wyglądało troszkę inaczej w obecnych FIFA-ach, że ci zawodnicy wchodzili chyba, wcześniej to było na 7 zgrania albo na 5, a teraz to nie, nawet nie wiem, chyba bez tych gwiazdek nawet wchodzili z ławki, czyli no to nie mieli tych wszystkich potrzebnych atrybutów. Więc naprawdę to było bardzo fajnie, że teraz to dodają, no bo jednak bez sensu to było, że zawodnik z ławki miał gorszą chemię, aczkolwiek możliwe, że teraz nawet zawodnicy na ławce będą się liczyli do zgrania, ale tutaj nie potwierdzam, to jest tylko mój wymysł, więc to jest tylko to, co mówię, aczkolwiek tak jak widzimy, Food Sheriff to potwierdza, więc znaczy jest to na razie testowane, aczkolwiek wiem, że jak coś jest testowane, to zazwyczaj jest to dane do gry. No i co tutaj jeszcze można ciekawego powiedzieć? Także zawodnicy z ligi, czyli Ligster, daje plus 1 wszystkim graczom w swojej lidze, czyli także bardzo fajnie, jeżeli ktoś, no nie wiem, tutaj nie rozumiem tego Ligster, bo to chyba tak było cały czas, aczkolwiek to może być coś
To są jakieś cechy, które będzie miał zawodnik, także więc możliwe, że to będzie też do cech do zgrania zapisane, aczkolwiek jak do samego zgrania, to fajnie, że w końcu tym zgraniem będzie można się bardziej bawić, co też pokazuje, że będzie można robić bardziej wymyślne i tak dalej drużyny i to jest naprawdę spoko. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie oczywiście już w lipcu w tych pierwszych tajerach, zobaczymy, jak to będzie się prezentowało w 100%, ale naprawdę jestem dobrej myśli i bardzo się z tego powodu cieszę. No i co? No i fajnie, że w końcu coś się znowu zmienia w tej grze. I tak, ostatnio wam pokazywałem, jak może wyglądać nowy wzór kart na wzór trójkąta, aczkolwiek teraz to się zmienia i tak mają wyglądać nowe karty w EA Sports FC24, tutaj potwierdził także Food Sheriff. No, ten wzór na pewno jest o wiele lepszy i sam kształt karty niż ten trójkąta. Tutaj widzimy, tak będą wyglądały teraz statystyki. Fajnie, że w końcu coś nowego, naprawdę to wygląda bardzo według mnie ciekawie, tej Messi w Barcelonie. Kto by nie chciał takiego transferu, też się nie oszukujmy. Aczkolwiek to naprawdę ta karta wygląda tak bardzo fajnie designersko, bym nawet powiedział. Więc co, no ja się cieszę. No lepiej od tego trójkąta na 100%. Aczkolwiek czy lepiej od obecnych kart? Uważam, że fajna taka w końcu zmiana. Tylko dziwne, że ten klub i reprezentacja będą tutaj na dole z tego co widzimy i tak to ma wyglądać. No pewnie będzie trzeba się do tego przyzwyczaić, aczkolwiek i tak uważam, że sam kształt no nie różni się jakoś mocno od tego co my teraz, ale i tak jakieś w końcu nowe odświeżenie kart, no bo wiemy nowa gra pod nową nazwą, więc także się mogą jakieś rzeczy tutaj zmienić, więc naprawdę bardzo spoko ze strony EA, że coś takiego nam tutaj oczywiście zaoferowali. No i co, no i zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, czy po za rok na przykład powiemy, że to była lepszy design, czy nie, czy na przykład za kilka lat jak znowu zmienią będziemy mogli powiedzieć, że ten był najlepszy w historii, bo wiem, że tak samo było, jak kiedyś były karty kwadratowe, raczej kwadratowe, tylko prostokątne. Później właśnie już były takie jak teraz, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Aczkolwiek i tak uważam, że wzór naprawdę bardzo fajny. No i nie ma co mówić że nawet, że nie, no bo jest. A chyba, że się nie zgadzacie, to piszcie w komentarzu i wejdziemy w jakąś dyskusję. No wiemy, gusta są różne, ale ja naprawdę uważam, że wygląda bardzo fajnie. Następną rzeczą jest to, że zobaczymy karty kobiet w Ultimate Team. O tym oczywiście już wiemy, ale jeżeli mówimy o takim zbiorze potwierdzonych rzeczy, to warto o tym powiedzieć. Z tego co widzimy, bardzo możliwe, że także będą mieszane drużyny kobiet z mężczyznami. Z tego co wiem, to ma nie być to podobno w Division Rivals, tylko mogą być jakieś turnieje. Aczkolwiek tutaj trzeba jeszcze takiego potwierdzenia, aczkolwiek no Food Sheriff podaje, że prawdopodobnie te składy będą mieszane, ale no wątpię, że na przykład Food Champions i tak dalej były, czy będzie jakiś może osobny tryb do tego jak mecze towarzyskie, to ciężko powiedzieć, aczkolwiek i tak by to ciekawie wyglądało, to jest znowu Messi w Barcelonie i te podteksty mi się podobają, jeżeli by tak było, to nawet pani Putelas mogłaby grać jako środkowy napastnik w męskiej Barcelonie i tylko, że Messi z Lewandowskim sobie biegali po tych skrzydłach, byłoby naprawdę bardzo fajnie. No tak, zobaczymy karty w Ultimate Team, coś co było nieuniknione od kilku lat, nie ma co się oszukiwać, bo już od FIFA 16, kiedy dano kobiety, było wiadomo, że w końcu to się stanie, dosyć długo to zajęło, aczkolwiek no wiemy, że także wiele kobiet gra w piłkę nożną, ogląda, więc to taka gratka dla nich, a także widzę po komentarzach często, że i wy oglądacie piłkę nożną kobiet, więc naprawdę bardzo fajnie, że karty kobiet w Ultimate Team zobaczymy. Przynajmniej według mnie, no, bo jak ktoś się nie zgodzi tutaj, ale ja się zgadzam. Następnie czas na ikony kobiet także w Ultimate Team. Tutaj zrobiłem wcześniej o tym odcinek, który mało osób widziało, więc możecie sobie zobaczyć, ale no tak, zobaczymy ikony kobiet. Tutaj jest Marta, którą prawdopodobnie mamy zobaczyć. No Marta jedna jest jedną z lepszych brazylijskich piłkarek oraz ogólnie piłkarek w historii. No generalnie teraz nie mam potwierdzonych bazy tych ikon, aczkolwiek już widziałem około 5, jakie mogą być i są to głównie zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych oraz właśnie z Brazylii. No na razie Marta to jest taka chyba największa przedstawicielka, coś na wzór żeńskiej, nie wiem, Ronaldo Nazario, coś może w tym stylu, jeżeli porównując takie lata. No więc co, no więc także fajnie, no bo jak będą karty kobiet, to pewnie też będą informy i tak dalej, więc ikony także muszą się oczywiście tutaj pojawić, więc zobaczymy jak to będzie w przypadku pań wyglądało, aczkolwiek naprawdę bardzo spoko, ciekawe jak to także będzie z grywalności i overallami, no ale tutaj mamy przykład Marty, no i samo to, że ikony kobiet w jej FC24, zobaczymy. No i na sam koniec potwierdzone dwie ikony, czyli jest to Gento oraz Di Stefano, czyli dwie hiszpańskie ikony, ale o tym mówiłem wam już kilka razy. Ogólnie Di Stefano będzie prawdopodobnie dwie flagi, czyli dwie karty, no różne karty z różnymi flagami, czyli z Argentyną oraz z Hiszpanią i bardzo możliwe z Kolumbią. Ogólnie karty wyglądają naprawdę bardzo grywalnie, a z tego co mówiłem wam także kiedyś w odcinku ostatnim, zobaczymy takie karty Food Heroes oraz ikony, które są testowane. Jest to Tevez, Kompany, Wesley Schneider, Aguero, Ramirez, Robben, Arda Turan, Bobby Charlton, Zico, Berbatov, Ribery, Ramirez, Viali, John Rize, Kanu, Futre,
Francescoli, Nakamura, McManam, Rosicki, Liza Razu oraz Julie, czyli tutaj są naprawdę zawodnicy, których my jeszcze oglądaliśmy no kilka lat temu, tacy jak na przykład Aguero, jak Kompany, Robben, Ribery, czyli naprawdę szykują się świetne karty. Jest to około 25 kart, które są testowane, więc prawdopodobnie, no nie wiem, z 15 myślę, że wydaje, że na spokojnie zobaczymy w jej FC24, więc naprawdę spoczko, że w końcu jej doda takie współczesne ikony, które my pamiętamy, czyli to będzie zawsze jakieś takie oczko opuszczone, można powiedzieć, do graczy, tych, których pamiętamy, nie trzeba czekać wiele lat jak kiedyś. Teraz są już takie ikony jak m.in. Casillas, jak m.in. Essien na przykład, no ciężko mi teraz, no Fernando Torres. No a teraz zobaczymy takie karty, no, karty ikon i foot hero zawodników, którzy grali naprawdę, no jeszcze dwa sezony temu, albo w przypadku Aguero nawet jeden sezon temu, z tego co pamiętam. Więc naprawdę bardzo fajnie, że w końcu takie czasy nadchodzą, że będziemy mogli sobie pograć takimi kartami. No i co? Jeszcze tutaj oczywiście w tej liście nie jest wypisany Gento oraz Di Stefano, aczkolwiek od chyba 2-3 tygodni już wiadomo, że te karty mają się pojawić. No Di Stefano, wiem, wielka legenda Realu Madryt, więc no tylko czekać po prostu, aż te karty w końcu zostaną dodane do Ultimate'a. No i co? Jednym słowem, Ultimate szykuje się naprawdę bardzo mocno na następną edycję gry od EA i naprawdę bardzo czekam. Oczywiście jest to najbardziej eksplorowany i tak dalej tryb gry w karcie od EA, jeżeli chodzi o starą FIFA, teraz EA FC24, więc tutaj są największe oczekiwania. No i mi się wydaje, że tutaj naprawdę ten moment z tych potwierdzonych EA no daje radę sprostać, więc naprawdę szykuje się naprawdę mocna gierka i ja na nią czekam. Więc co, więc ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, komentarz. No i mam nadzieję, że widzimy się już za niedługo w kolejnym odcinku na moim kanale. I co, kto jest w tym momencie filmu, niech napisze w komentarzu Messi, to przypnę mu serduszko, zobaczymy, czy ktoś jeszcze do tej minuty ogląda ten film. No i słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale, do usłyszenia i cześć!